Cezary Andrzejczyk, dzień dobry. Jest środek lata, wakacje, gorąco i wydawałoby się, że niewiele się dzieje na rynku kapitałowym, ale pieniądz nie śpi, biznes nie śpi, obroty na obu naszych parkietach GPW i NewConnect oczywiście funkcjonują. Dzisiaj będziemy rozmawiać z moim gościem o tym, czy sytuacja przede wszystkim na NewConnect jest sytuacją, której należy już się przyglądać z pewnym niepokojem. Adam Narczewski, członek zarządu Prosper Capital Dom Maklerski, jest dzisiaj w Business Focus. Witam Cię, dzień dobry. Dzień dobry, cześć Adam. Zazwyczaj jak u mnie jesteś, to rozmawiamy właśnie o rynku NewConnect, bo to też jest duża część Waszej działalności, ale o rynku obligacji także. Porozmawiamy o tych dwóch rzeczach dziś. Zaczniemy od NewConnectu, no bo na tym NewConnectie analitycy mówią, że coś się niedobrego wydarzyło. W pandemii świetne obroty, wyjątkowe wzrosty. Wydawałoby się, że jakieś niesłychane ożywienie po tym marazmie, który był z kolei przed pandemią. Czyli co? Był dołek, przyszła górka i znowu mamy dołek. Co mają sobie inwestorzy teraz myśleć, jak patrzą na ten zastój na NewConnectie? Mamy dość wysoki punkt odniesienia, omawiając dzisiaj to, co się dzieje na NewConnectie, acz i w porównaniu faktycznie z latami 2020-2021 to zarówno wartość indeksu, jak i wartość obrotów no, zdecydowanie spadła i tutaj pojawiają się pytania, czy dalej ten rynek będzie funkcjonował. Oczywiście, że będzie funkcjonował, po prostu wrócił do poziomów sprzed pandemii. Ten punkt odniesienia faktycznie jest wysoki. Natomiast pamiętajmy, że zarówno wzrost indeksu, jak i podwyższone obroty w tym ostatnim półtora roku, one wynikały z pandemii i z kilku czy kilkunastu spółek z konkretnych sektorów, które na tej pandemii zyskiwały. Inwestorzy widzieli, co się dzieje. Nie chcę powiedzieć, że w jakimś szale kupowali akcje, ale faktycznie ten rynek NewConnect stał się zdecydowanie bardziej popularny. Wiele wycen zostało dość mocno napompowanych i przyszła dość mocna korekta. Ta korekta jest faktycznie mocniejsza niż na parkiecie głównym, no z prostej przyczyny. To są spółki mniejsze, z mniejszymi obrotami, bardziej ryzykowne i zarówno wzrosty, jak i spadki są mocniejsze w przypadku tego typu spółek niż na parkiecie głównym. Ale wydaje mi się, że dojdzie do takiej pewnej stabilizacji. Rynek się troszeczkę uspokoi. Tutaj mieliśmy wiele czynników, kilka czynników, które wpłynęły na to, co się dzieje na rynku NewConnect, ale też i na parkiecie głównym, czyli przede wszystkim inflacja, co za tym idzie podwyżki stóp procentowych, które nigdy nie są dobrym sygnałem dla rynku akcyjnego. A po drugie oczywiście wojna na wschodzie, tak? To też spowodowało odpływ kapitału i wzrost awersji do ryzyka inwestorów. Sytuacja się powoli uspokoiła. Kiedy ten szczyt inflacji będzie, zobaczymy. Natomiast ja też bym nie oczekiwał jakichś wielkich wzrostów jeszcze w tym roku. Ja liczę na to, że sytuacja dopiero się poprawi w przyszłym roku. Jak już ten szczyt inflacji będzie, będzie większa świadomość, że stopy procentowe też nie wzrosną. No i oczywiście sytuacja geopolityczna. No tego tutaj, to jest bardzo trudno prognozować i nawet się tego nie podejmę. Ale to są takie czynniki makro i geopolityczne, które zdecydowanie na to wpływają. Są oczywiście te czynniki, o których powiedziałeś, nie mamy na nie większego wpływu, ale porozmawiajmy teraz też może o tych spółkach, o tych sektorach, które faktycznie świetnie sobie radziły w trakcie pandemii i to głównie te spółki były wzrostowe, bo jak spojrzymy na ilość debiutów na przykład w 2020 czy 2021 na NewConnectie, to było to po kilkanaście debiutów. W tym roku, jeśli chodzi o debiuty, no to mamy wyjątkową posuchę, zarówno na małym, jak i dużym parkiecie, o tym też za chwilę. Jedyne debiuty z tego, co wywnioskowałem z naszej przed wejściem na wizję rozmowy, to po prostu przejścia z NewConnect na duży rynek, co tak musi w jakiś sposób niepokoić, no, zwłaszcza inwestorów indywidualnych, którzy głównie są obecnie na NewConnectie. Ale widziałem też Twój wywiad dla Parkietu sprzed paru dni i mówiłeś tam, że często przy takich dużych wzrostach, przy takich tendencjach wzrostowych na niektórych spółkach inwestorzy po prostu bywają zaślepieni i wydaje mi się, że te wzrosty już będą oznaczać jakiś trwały trend, a okazuje się że za chwilę, że zdarza się korekta. Czy NewConnect jest takim rynkiem, na który w ogóle można patrzeć długofalowo, czy jednak specyfika spółek, które tam są, tak jak powiedziałeś, powoduje, że i te spadki, i wzrosty mogą być wysokie,
i przez to no, trzeba troszkę tej ostrożności zachować. Powiedziałbym, że jedno i drugie, a już tłumaczę dlaczego. Dlatego, że te przykłady spółek, czy to co powiedziałeś na początku, że jedyne debiuty na rynku głównym w tym roku to tak naprawdę przejścia spółek z New Connect na GPW, to one pokazują, że New Connect tak naprawdę spełnił swoją rolę dla tych spółek, czyli spółki, które poszukiwały kapitału, uzyskały ten kapitał, były notowane na New Connectie, zdobyły doświadczenie zarówno biznesowe, jak i przede wszystkim bycia na rynku kapitałowym. Swój biznes poszerzały, przychody zwiększały i kapitalizację przede wszystkim, która pozwalała im na przejść na rynek główny. I to nastąpiło. Więc można powiedzieć, że rynek New Connect dla tych spółek spełni swoją rolę. Natomiast, oczywiście, masz rację, no, na rynku jest notowanych 382 bodajże spółki, jeżeli się nie mylę, czy 81. I faktycznie no, wśród nich znajdzie się wiele takich, które nigdy tego progu nie przeskoczą. Są to spółki o mniejszej kapitalizacji, o mniejszych obrotach i będą obserwowane duże wyskoki zarówno w dół, jak i następnie dość mocne korekty. No, tak działa ten rynek. Do tego on był zaprojektowany, żeby spółki oczywiście się rozwijały i przechodziły na rynek główny. Natomiast no, musimy zdać sobie sprawę, że nie wszystkim to się uda. Ale wracając też do tego, co powiedziałeś odnośnie sektorów, które napędzały tą hossę, czy te obroty na 2020 przede wszystkim. Biotechnologia, oczywiście pandemia, tak. to od razu skierowane oczy na biotechnologię i nie tylko tak naprawdę spółki, które zyskiwały dzięki pandemii, ale tak naprawdę chyba pandemia nam uświadomiła, jak ważne jest zdrowie. Tak. I to jest oczywiście ważne, więc wszelkie spółki biotechnologiczne mocno zyskiwały. Wtedy jeszcze też mocno zyskiwała fotowoltaika, która obecnie po zmianie regulacji, no niestety... Chyba troszkę ciągnie w dół. Ciągnie w dół ten rynek, to prawda. Gaming wtedy też stał mocno. I z gamingiem była sytuacja, słuchaj, taka, że faktycznie sukcesy polskich spółek za granicą spowodowały ogromne zainteresowanie spółkami gamingowymi na parkiecie głównym czy na New Connectie. Natomiast to, co się stało w 2021, ja już nie mówię o debiucie słabym Cyberpunka, niestety CD Projektu, który też był takim trochę triggerem do tego, że inwestorzy zaczęli troszkę inaczej na branżę gamingową patrzeć. Ale debiuty spółek gamingowych w 2021. Wydaje mi się, że jednak te oferty publiczne, które te spółki robiły, były przy zbyt wysokich wycenach. Te spółki wyceniały się zbyt wysoko, następnie szły na parkiet. Pierwsza sesja minus 40%, minus 30%. To niestety inwestorom zostało w głowie. Inwestorzy to bardziej pamiętają tego typu straty niż debiuty, na których zyskiwali jednocyfrowe procenty. Więc to też jakby siedzi w głowie inwestorów. Też mamy tyle, a nie więcej debiutów. Wydaje mi się, że po prostu ten rok 2021 troszeczkę przestraszył. Może nie przestraszył, ale spowodował, że inwestorzy troszkę ostrożniej i bardziej selektywnie podchodzą teraz do wszelkiego rodzaju debiutów. To teraz porozmawiamy chwilę o tym, co może być, no bo jak spojrzymy na rok 2022, już jesteśmy w drugiej jego połowie, to widzimy, że w oczywisty sposób czynniki geopolityczne wpływają na awersję do ryzyka, wpływają też w ogóle na myślenie o pieniądzach, o inwestowaniu. Myślę, że w ujęciu globalnym, nie tylko indywidualnym, jako nas też jako inwestorów. I czy ten czynnik, który prawdopodobnie jeszcze się będzie utrzymywał, nie sprawi, że 2022 to tak naprawdę możemy sobie trochę włożyć już między książki i powiedzieć, dobra, ten rok troszkę skreślamy, nie możemy powiedzieć o nim jako o roku, który był interesujący dla inwestora giełdowego, bo pewnie ta sytuacja na New Connectie, o czym zaraz może powiesz, pewnie nie ruszy się mocno nagle do góry, tylko będzie jakaś tam albo stabilizacja, albo może będziemy się poruszać w podobnym trendzie, ale jak spojrzymy na to, co już się wydarzyło, a konflikt na Ukrainie trwa od lutego, mamy koniec lipca, to czy druga połowa roku zwiastuje w jakikolwiek sposób, nawet dla tych spółek mocnych, technologicznych, które nawet w czasach kryzysu potrafią pokazać wzrost, że jednak inwestorów będzie trudno nakłonić do tego, żeby wchodzili w takie spółki? Mówię również o tym pod kątem nowych debiutów na New Connectie.
Właśnie to jest ta selektywność, o której mówiłem, bo jak omawiamy zawsze rynek, patrzymy na całość, prawda? Tak. Patrzymy szeroko, że jednak indeks spada, obroty spadają. Będą takie spółki, pojedyncze będą, zdecydowanie będą. Natomiast ten 2022, może nie spisywałbym go na straty, natomiast czynnik geopolityczny, wydaje mi się, że on jest bardzo istotny i był i bardzo istotny, natomiast wydaje mi się, że już się inwestorzy do niego troszkę przyzwyczaili i patrzyli bardziej pod kątem, czy dane spółki mają dużo biznesu na wschodzie, który no, z wiadomych względów został przerwany. Oczywiście też biorąc pod uwagę tragedia, która tam się dzieje, ale sam biznes i spółki, większość swoich biznesów, które prowadziły na wschodzie, większość już odpisała i to jest w wynikach. Więc bardziej wydaje mi się kluczowe będzie jednak czynnik stóp procentowych i inflacji. I po prostu jak to się utrzymuje, to będzie trudno o wzrosty szerokiego rynku. Dopiero jak ten szczyt inflacji osiągniemy szczyt podwyżek stóp procentowych i to będzie komunikowane przez NBP, bo nie ma co ukrywać, że no NBP zaskakiwał nas wieloma ruchami. Jak będzie stosował umiejętnie ten forward guidance, czyli będzie nas informował, jakie ruchy w polityce monetarnej przewiduje na najbliższe miesiące czy kwartały, to wtedy się sytuacja uspokoi. Wydaje mi się, że to będzie dobry okres dla akcji. Teraz akcje są niżej, to prawda, są okazje do zakupów, to nie ma co ukrywać, ale trzeba podchodzić bardzo selektywnie i będą spółki, tak jak mówisz, które będą osiągać dwucyfrowe stopy zwrotu. O tym nie mam żadnych wątpliwości, tylko nie cały szeroki rynek. Na to niestety trzeba będzie poczekać. To jak już przy tym jesteśmy, żeby zamknąć ten wątek i płynnie przejść potem do rynku obligacji, które jest naszym drugim tematem w dzisiejszym programie, to powiedzmy o tych trzech debiutach, to znaczy przejścia spółek z rynku New Connect na GPW, bo wiem, że znasz te case'y i może to będzie jakiś wskaźnik, jakaś latarnia morska, jeśli chodzi o patrzenie na sektory, które mogą dawać zysk inwestorom w tym roku. No to może teraz chwila o tych spółeczkach. Tak, no to akurat tak jak rozmawialiśmy tutaj przed wejściem na antenę, są to spółki z sektora technologicznego, szeroko pojętego, bo zarówno Biomaxima, Spirosoft i Creotech Instruments są to dość nowoczesne spółki. Fajny przykład to jest Spirosoft, spółka, która tak naprawdę dynamicznie od początku wejścia na New Connect się rozwijała, zwiększała skalę biznesu, zwiększała przychody, zatrudnienie i kapitalizację, co pozwoliło jej bardzo płynnie przejść na rynek główny i bardzo dobrze sobie na tym rynku radzi. Powiedzmy, nas oglądają, jest to Software House, czyli firma, która zajmuje się rozwijaniem czy produkowaniem aplikacji, IT, no, dla klientów B2B. Bardziej tailor-made, nie masówka, więc fajny model biznesowy. I są tego typu spółki na parkiecie New Connect. Oczywiście, że jest trudno je znaleźć albo z taką perspektywą czasową odgadnąć, że tak, to będzie ta spółka, która będzie się świetnie rozwijać i przejdzie na ten rynek główny. Bo pamiętajmy, że jednak większość spółek, które debiutują na New Connect, są na tej początkowej fazie rozwoju. Ale to nie jest nic złego, do tego ten rynek był zaprojektowany, tak? Właśnie, żeby finansować małe spółki, czasami nawet tylko i wyłącznie z pomysłem, a nie już z gotowym produktem i z przychodami, rozwijać się i następnie zwracać akcjonariuszom te środki w postaci czy dywidend, czy wzrostu kursu, a później przejście na rynek New Connect. Trudne, ale takie spółki są, takie spółki będą, ale też nie ma co ukrywać, że jest to rynek, na którym też sporo spekulacji się dzieje. To też wynika zarówno właśnie z wielkości spółek, jak i mniejszych obrotów, tak? Tam naprawdę można niewielkimi transakcjami spowodować dość spore ruchy cenowe, jak na spółce się nic nie dzieje. I taki ten rynek będzie. Tutaj, wiesz, można go ucywilizować bardziej, można byłoby więcej profesjonalizmu wprowadzić kilkoma rzeczami. Jednym z nich na przykład większe pokrycie analityczne. Tak naprawdę zobacz, że bardzo mało domów maklerskich czy instytucji finansowych pokrywa analitycznie spółki z New Connect, czyli po prostu wydaje rekomendacje na poszczególne spółki. Pojawiają się, jest ich więcej niż jeszcze parę lat temu, ale cały czas nie ma tego dużo. To też powoduje, że fundusze, czyli klienci instytucjonalni też nie inwestują na New Connectie.
To też jest kolejna przyczyna, że nie ma tego stabilnego takiego akcjonariatu w spółkach notowanych na New Connect w postaci instytucji. I dopóki to się nie zmieni, to niestety, czy może stety, tak? Bo każdy znajdzie coś dla siebie, ale tak ten rynek będzie wyglądał, będzie finansował małe projekty i z 5 z 4 ciekawych spółek debiutujących na New Connectie jedna osiągnie spektakularny sukces. Adam, to przechodzimy do rynku obligacji, bo tutaj te czynniki fundamentalne, o których rozmawialiśmy, czyli inflacja, która oczywiście też jest zjawiskiem globalnym, rośnie, a w zasadzie galopuje i widzimy coraz wyższą inflację z miesiąca na miesiąc, również tą inflację bazową, ale podwyżki stóp procentowych i w ogóle polityka monetarna banków centralnych na całym świecie, no każą inwestorom zastanawiać się, co zrobić ze swoim kapitałem, bo czy rok 2023 będzie rokiem, gdzie tych podwyżek już nie będzie, albo będzie ich dużo mniej? Nie wiemy. Pewnie się przekonamy w najbliższych miesiącach, bo nie tylko NBP, ale też inne duże instytucje kreują pewne ruchy na rynku, między innymi Fed czy Europejski Bank Centralny. Ale porozmawiamy o Polsce, o polskich obligacjach, może troszkę i skarbowych, i korporacyjnych, bo wy jako Prosper Capital dużo robicie też emisji obligacji korporacyjnych. Czy te rentowności, które mieliśmy, one były całkiem niezłe przez ostatnie lata, na poziomie powiedzmy 4-5%, one będą się utrzymywać, będą wyższe? Jak ta inflacja i stopy procentowe generalnie wpływają nam teraz na rynek obligacji? Odpowiadając na pierwsze pytanie, te rentowności raczej będą spadać w kolejnych kwartałach, ale to oczywiście zależy właśnie od polityki monetarnej. Rentowność polskich dziesięciolatek jeszcze miesiąc temu, bo to pod koniec czerwca, wzrosła powyżej 8%. To było bardzo wysoko. Też dla przypomnienia wszystkim, rentowność obligacji rośnie, jej cena spada. Jasne. Jej cena spada. W związku z tym, i to samo się działo na obligacjach korporacyjnych, co też powodowało, że fundusze dłużne inwestujące w obligacje odnotowywały coraz większe straty. Nastąpił też oczywiście odpływ kapitału z tych funduszy. Natomiast przez ten miesiąc rentowność dziesięciolatek polskich, skarbowych oczywiście od nich mówię, już spadła i wynosi dziś mniej więcej 6,4-6,3%. Więc to też widać, że też doszło do pewnej stabilizacji tych rentowności. One mogą jeszcze wzrosnąć, jeżeli stopy będą procentowe podwyższane. Natomiast jak osiągniemy ten szczyt inflacji, szczyt podwyżek stóp procentowych, to wtedy trzeba się spodziewać spadku tych rentowności mocniejszego, a co za tym idzie wzrostu cen obligacji. I też liczymy, że to się wydarzy w najbliższych przynajmniej dwóch kwartałach. Bo teraz rentowności obligacji korporacyjnych, tak, w których my się specjalizujemy, nie tylko tych, które my emitujemy, ale też które są emitowane na rynku, no są dwucyfrowe. Są dwucyfrowe, tak jak kiedyś emitowaliśmy obligacje dwuletnie z kuponem 7%, co miało miejsce jeszcze no tak naprawdę pół roku, 8 miesięcy temu, teraz 11%. Więc widać, że ten koszt pozyskania pieniądza wzrósł mocno, jeżeli chodzi o... No właśnie, NBP nam podwyższa stopy, tym samym chce zestymulować gospodarkę, obniżyć de facto konsumpcję i tym samym inflację, i taki jest ich plan. Pytanie, czy to będzie wpływać na zachowania inwestorów, konsumentów, inwestorów i w ogóle na ich spojrzenie na inwestowanie w akcje czy obligacje w takim długim terminie. Mówię teraz o terminie na przykład, nie wiem, najbliższych 2-3 lat do roku 2025, gdzie po pierwsze nie wiemy geopolitycznie, jak sytuacja nam się zmieni na świecie i jak będzie eskalować sytuacja na wschodzie. Po drugie nie wiemy, jak do końca zachowają się banki centralne, czy to będzie raczej łagodzenie tej polityki monetarnej, czy jakieś jej utrzymywanie. Czy sądzisz, że te najbliższe 2-3 lata to będzie jednak dobry czas dla tych, którzy chcieliby inwestować w obligacje w ogóle? Wiesz co, ja bym nie traktował obligacji jako jednego aktywa. Ja bym to traktował jako część jakiegoś większego portfela inwestycyjnego, tak? I ja uważam, że obligacje zawsze powinny być częścią portfela inwestycyjnego osoby, która chce takowy portfel stworzyć, tak? Wiesz, obligacje zmiennokuponowe, czyli te, których odsetki, kupon są zależne od WIBOR-u, no to są te, których cena rośnie, spada
w zależności od zmiany tych rentowności. No, obligacje stałokuponowe, no aż tak te ceny się nie zmieniają albo w ogóle. Więc to jest pytanie o strukturę portfela inwestycyjnego danego inwestora, co chce osiągnąć, jaki ma cel inwestycyjny. Obligacje korporacyjne zawsze będą bardziej ryzykowne niż obligacje Skarbu Państwa, to jest logiczne, ale po prostu idzie za tym większe ryzyko. Więc uważam, że obligacje zawsze powinny być składową portfela inwestycyjnego. I skarbówki korporacyjne może w mniejszym zakresie, bo tutaj też trzeba to ryzyko ograniczać. A żeby ograniczać ryzyko samych stricte obligacji, no to oczywiście patrzeć na obligacje, czy są zmienno, czy stałokuponowe. Jeżeli stałokuponowe, to oczywiście obniżamy tutaj to ryzyko zmiany stóp procentowych. Jeżeli też patrzymy oczywiście na zabezpieczenia, czy obligacja jest zabezpieczona, czy nie jest zabezpieczona, bo w razie defaultu, czyli braku wykupu przez emitenta, no skądś te pieniądze inwestorowi mogą zostać zwrócone. Przy zabezpieczonej obligacji jest na to spora szansa, przy niezabezpieczonej nie. Więc oczywiście to jest, każda obligacja jest inna, każdy emitent jest inny i ta struktura portfela może się zdecydowanie różnić. Ale jeżeli miałbym powiedzieć, czy obligacje jako instrument finansowy w portfelu, jak najbardziej. To na koniec taka ogólna obserwacja, z której może się pojawi pytanie. I mówimy oczywiście o naszym polskim rynku. Podwyższanie stóp procentowych generalnie powoduje na przykład to, że będzie mniejsza konsumpcja i mniejszy też popyt, powiedzmy, na kredyt hipoteczny, który był mocnym produktem w ostatnich latach, przez co na przykład branża deweloperska ewidentnie ucierpi, już cierpi. I pytanie, czy jeśli to zjawisko na przykład się utrzyma i dalej tak będzie, to co z takimi branżami jak deweloperska i inne branże produkcyjne? Czy stopy procentowe oraz to, że COVID jednak też swoje zrobił, jeśli chodzi o bankructwa firm, nie ukrywajmy, trochę tych bankructw było, aczkolwiek wiele firm, z tego co wiem, w czasie pandemii na przykład nie podejmowała się emisji obligacji, bo dostawali środki z PFR-u i gdzieś tam sobie funkcjonowali. Czy ta sytuacja, jeśli ona się jakoś mocno, radykalnie nie zmieni w najbliższym czasie, może powodować, że niektóre branże po prostu będą nieatrakcyjne pod kątem jakby emisji obligacji i ich nabywania, lub w ogóle będą się powstrzymywać od emisji obligacji, tak jak na przykład branża deweloperska? Branża deweloperska jest bardzo dobrym przykładem, który podałeś, jeżeli chodzi właśnie o wysokość stóp procentowych, ale też dlatego, że są idealnymi emitentami obligacji, gdyż emitują obligacje pod dany projekt zazwyczaj deweloperski, tak, budują, sprzedają i z tego spłacają obligacje. Tak to wygląda, więc to jest taki idealny partner. My oczywiście obligacje deweloperów emitowaliśmy, rozmawiamy obecnie również z deweloperami. I tak szczerze, to jest case by case. Dlaczego? Dlatego, że... To jest znowu selektywność. Tak, dlatego, że po pierwsze marżowość. Jak deweloper zarabia na mieszkaniu czy na projekcie 10-15%, no to ma bardzo małe tutaj pole manewru, jeżeli coś pójdzie nie tak, prawda? Natomiast te marże są zdecydowanie wyższe. Te marże, które deweloperzy zarabiają, są zdecydowanie wyższe i jest jeszcze pewne pole do jakichś spadków. Faktycznie ta branża miała bardzo mocny okres ostatnie parę lat. I to też powoduje, że ci najwięksi deweloperzy przynajmniej powinni tą płynność zachować. Wiemy o tym, że wartość, czy też nawet ilość kredytów hipotecznych spadła o 50% nawet kwartał do kwartału, czy rok do roku. To są potężne liczby, więc oczywiście widać, że zainteresowanie jest mniejsze, popyt jest mniejszy. I ceny nieruchomości powinny spaść, ale to oczywiście nie będą takie spadki jak 2007-2008 w Stanach po 50-80%, tak? Może niektórzy by sobie tego życzyli, tak? I nakupowali wtedy nieruchomości do portfela, ale to raczej nie nastąpi, ale spadki jakieś powinny być. I teraz pytanie jest, jak deweloperzy sobie z tym poradzą? Niektórzy wstrzymują inwestycje, bo nie opłaca im się po prostu też przy obecnych kosztach nawet budować, nie wiedząc, co się wydarzy za pół roku. A mają mieszkania na sprzedaż. W mojej ocenie, jeżeli będą potrzebowali środków na cash flow, na płynność, nawet obniżka delikatna o 10%, 5% naprawdę nie zaszkodzi, bo marżowość tych produktów dewelopera, czyli mieszkań, jest po prostu zdecydowanie wyższa. Więc myślę sobie, poradzą. Słuchaj, my też patrzymy, jeżeli chodzi o deweloperów, na dany projekt, bo pamiętaj, słuchaj, że deweloper deweloperowi nierówny i projekt projektowi nierówny. Są prestiżowe lokalizacje.
deweloperzy, którzy budują budynki czy mieszkania w klasie premium, te raczej się dobrze sprzedają. Też miasta patrzymy. To są deweloperzy, którzy działają w mniejszych aglomeracjach, w mniejszych miastach, Bydgoszcz, Toruń na przykład, Olsztyn, Szczecin, Wrocław i są specjalistami od tego miasta i są znani w tych miastach i sprzedaż mają bardzo dobrą. Więc my patrzymy na każdy projekt z osobna. Bo tak jak mówię, projekt projektowi nierówny, zależy od marży, zależy od lokalizacji i też od jakości, co deweloper z danym projektem planuje. Więc może jest tego mniej, ale deweloperzy cały czas są w kręgu naszych zainteresowań, cały czas z nimi rozmawiamy i wydaje mi się, że będą naszymi klientami w najbliższych kwartałach. Obserwujemy zatem rynek, obserwujemy rentowności na różnych klasach aktywów, nie tylko na obligacjach oczywiście. No i obserwujemy przede wszystkim rynek akcyjny, co na tym New Connectie się będzie działo już niebawem, jak skończą się wakacje. Wrócimy z wakacji i będziemy sobie podsumowywać te ostatnie miesiące. Adam Narczewski, członek zarządu Prosper Capital Dom Maklerski, był gościem Business Focus. Dziękuję. Dziękuję Ci, Czarku. Dziękuję. Ja dziękuję Państwu, że jesteście z nami. Zawsze w czwartki o godzinie 13.30, dziś wyjątkowo o 14.00 mój program Business Focus, a w nim właśnie tacy goście i tematy ważne dla inwestorów, dla przedsiębiorców i dla konsumentów. Bądźcie z nami, Comparik24TV. Dziękuję i do zobaczenia.